Panie trenerze, po dwóch wyjazdach wracamy teraz do Suwałk. Drugi mecz pod pańską wodzą w Suwałkach skończy się tak jak pierwszy? Co najmniej mam nadzieję. No na pewno jesteśmy z dużym niedosytem. Wróciliśmy po tych dwóch meczach, bo przegraliśmy dwa mecze 0-1 i nie musieliśmy tych meczów przegrać. To na pewno. No mamy teraz tydzień, żeby z jednej strony oczyścić głowy po tych dwóch porażkach, a z drugiej strony popracować znowu dalej, gdzieś tam kontynuować naszą pracę, bo ja też widzę w naszej grze progres. On nie jest jakoś super na razie widoczny, ale myślę, że po tym tygodniu będzie jeszcze bardziej widoczny. Chrobry też jest w takim momencie, że troszeczkę się wybił, lepiej gra niż na początku sezonu. Jaki jest plan na ten zespół? Tak, Chrobry 4 mecze, 10 punktów, 0 straconej bramki. Nasz plan jest powiedzmy prosty. No my musimy jeszcze lepiej i zdecydowanie grać w ofensywie. My musimy strzelać bramki. My nie tracimy dużo bramek ostatnio. Okej, straciliśmy po jednej, bo raz po stałym fragmencie przeciwnika, później po naszym stałym fragmencie, niestety, po złym zachowaniu w obronie, więc oczywiście też będziemy dzisiaj nawet na treningu szlifować pracę czy zachowanie w obronie, ale my chcemy strzelać bramki i tutaj mamy też dużo jeszcze do poprawy.